Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj do ćwiczenia utrwalającego literę, zapis litery A, O, I. Znacie już trzy litery, literę A, O, I. I dzisiaj chciałabym wraz z Wami utrwalić zapis tych liter. W jaki sposób? Otóż będę wśród tych wyrazów, które popatrzcie, są tutaj rozmieszczone na polach, odszukiwała w nich właśnie litery A, O i litery I. Wcale nie musicie umieć odczytywać tych wyrazów. Ja będę odczytywała je za Was. Waszym i moim zadaniem będzie po prostu poszukiwanie tych liter. Polecenie. Wyszukaj i kliknij na wyrazy, w których znajdują się litery A, O, I. OK. Popatrzmy. A, O, I. Zacznijmy może od litery O, bo w moim odczuciu jest to najłatwiejsza do odszukania litera, gdyż jest po prostu kółeczkiem. A więc zaczynamy. Tu nie widzę tego kółeczka, więc litery O. Tutaj też nie, ani tu nie widzę, ani tutaj. Tu też nie. To może tutaj. Nie, ale tu widzę kółeczko. Jest to wyraz sowy. Hop! Zgadza się. Tu też jest kółeczko, a więc litera O. A zapisane jest tutaj pole. Hop! Znalazłam O. Wyraz rower. Klik! Tutaj nie widzę litery O, ale tu widzę. I to nawet podwójnie, na początku i na końcu wyrazu. Wyraz oko. Tutaj też widzę na początku, to ogórek. Tu nie ma i tu też jej nie dostrzegam. Tu też nie widzę litery O. No to może teraz litera I. I to kreseczka z kropeczką u góry. Poszukajmy litery I. Gdzie się ukryła? O, ukryła się w wyrazie lis. Tu ją widzę w środku. Hop! Tu widzę ją na drugim i czwartym, ostatnim miejscu. Wyraz nici. Tu nie ma litery I, ale tu jest i to pierwsza, igły. Tu jej nie widzę, ale tu ją dostrzegłam i to podwójnie, na drugim i ostatnim miejscu, miski. Tu jej nie widzę, tutaj też nie. O, znowu są miski. Hop, i była litera I. Litera O odnaleziona i odnaleziona to może A. Spróbujmy A. Pierwszy wyraz, który widzę, ma A na końcu i jest to wyraz cytryna. Hop! Tutaj A jest ukryte na drugim miejscu. Wyraz balet. Hop! Teraz mam A przedostatnie. Burak. Hop! Cebula. A jest na końcu. Hop! I wyraz ulewa. A na końcu. Świetnie, to jest właściwe rozwiązanie. OK, i zobaczcie, co nam wyszło. Kolorowe kredki, które pewnie w pudełeczku nosicie albo w piórniku, które służą do wspaniałych rysunków. Moi drodzy, dzisiaj to tyle. Utrwaliliśmy zapis A, O, I, a ciąg dalszy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce. Pa!